Po trzeciej wyprawie misyjnej Paweł przybył wreszcie do Jerozolimy. Po drodze, jak pamiętamy, i sam Paweł był przekonany, że czekają go różne trudy, ale też prorok Agabos, a także jeszcze inni prorocy w Tyże właśnie prorokowali, że tam w Jerozolimie nic dobrego Pawła nie spotka, ale on był świadom tego, że jest wolą Pana Boga, by mimo wszystko tam podążyć. Gdy Paweł wreszcie dotarł do Jerozolimy, poszedł do świątyni, no, tam powstały różne rozruchy związane właśnie z tutaj posądzeniem Pawła o to, że on wprowadził na teren świątyni kogoś nieobrzezanego. Paweł próbuje się bronić. Ostatecznie wkraczają żołnierze rzymscy na plac świątynny. Właśnie ci, którzy tam z twierdzy Antonia obserwują cały czas ten plac. I no, zabierają Pawła. Aby go uwięzić, a potem przedstawiciel władzy rzymskiej, trybun, akurat widać, nie było wówczas w Jerozolimie prokuratora rzymskiego, tylko właśnie no, dowódca żołnierzy dużego oddziału, może około nawet 600 żołnierzy. Trybun właściwie. Po grecku wręcz tysiącnik, czyli ten, który ma pod sobą blisko tysiąc. On reprezentował tutaj władzę rzymską i on no, miał zdać sprawę ze wszystkiego, co się tu dzieje, a ponieważ wybuchły zamieszki na Placu Świątynnym, jego interwencja przez uwięzienie Pawła no, musiała dalej być prowadzona właściwie według rzymskich procedur, czyli musiał się właściwie dowiedzieć, o co poszło, żeby mógł napisać do prokuratora sprawozdanie, a na razie nie wiedział, o co tam poszło, bo tłum strasznie wrzeszczał i nie dało się z tego nic wywnioskować. Czytamy więc dzisiaj, że na zajutrz tenże trybun... Klaudiusz Lizjarz chcąc poznać dokładnie, o co oskarżony jest Paweł przez Żydów, zwołał Sanhedryn i postawił Pawła przed tym Sanhedrynem, żeby właśnie jakoś ta cała, cała sprawa związana z jego jakąś winą wyszła na jaw. O co tam właściwie chodzi? Liczył na to, że przed sanhedrynem sprawa będzie rozpatrzona spokojnie i że wreszcie się dowie o co chodzi tymczasem widzimy że nawet i z tego grona sanhedrynu musi ostatecznie Pawła ratować jak to czytamy w wierszu 10 bo tak bardzo się tam kłócili, że i o mało samego Pawła nie rozszarpali, więc on rozkazał, aby oddział żołnierzy zszedł w dół właśnie do Sanhedrynu i wręcz porwał Pawła, wyrwał go właśnie z tej opresji, spośród nich, i znowu przyprowadził go do twierdzy. W ten sposób wręcz tym razem ocalił jego życie. Kontekst tego całego wydarzenia. Jest taki, że teraz jesteśmy w Jerozolimie, na terenie świątyni i na terenie właściwie, gdzie obraduje Sanhedryn. Skoro chodzi tu o jakieś schodzenie w dół, prawdopodobnie nie chodzi o te salę z kamienia ciosanego właśnie w samej świątyni, tylko widocznie o inną salę Sanhedrynu. Właściwie Józef Flawiusz powie nam, że. Na południowo-zachodnim zboczu Góry Świątynnej było właśnie miejsce dla tego Sanhedrynu, więc tam widać ten, że Trybun posłał ostatecznie swój oddział, aby Pawła wyrwać, ale wcześniej właśnie także tam, gdzie widocznie on sam pewno też mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Dowiadujemy się, że On chciał wiedzieć dokładnie, chciał więc uzyskać prawdziwe fakty, no a wobec krzyku tego tłumu było to niemożliwe. Podobnie zresztą jak czytamy w 25 rozdziale, gdzie znowu Festus też nie może się dowiedzieć za bardzo o przyczynach zamieszek, no bo Żydzi robią tyle hałasu. A tutaj jeszcze oni wrzeszczeli po aramejsku pewnie, więc tym bardziej w języku niezrozumiałym dla tego trybuna rzymskiego żołnierza, jakby nie było. Trybun rozwiązał Pawła. Możliwe, że ze względu na to, że jest on Vir Romanus, czyli jest obywatelem rzymskim, więc przynależało mu zapewnić no, pewne prawa, które z tego tytułu każdy rzymski obywatel miał. Właściwie cała scena to, można by rzec, część procesu takiego zwanego cognicio, czyli rozeznanie. Nie jest to więc taki typowy proces już, by skazać kogoś. Tylko na razie taki proces rozeznawczy, o co właściwie chodzi, więc Paweł może być i tu rozwiązany. Zwołuje trybun właśnie ów cały Sanhedryn z arcykapłanami. Można się pytać, czy rzymski urzędnik mógł zwoływać Sanhedryn. Mamy tutaj do czynienia z taką jednak sytuacją, gdzie. Ci arcykapłani są nadal mianowani przez Rzymian i uzależnieni z tego względu też od nich. Tym razem czytamy, że Paweł staje wobec arcykapłana o imieniu Ananiasz. Józef Flawiusz, historyk rzymski, przedstawia nam nieco sylwetkę tego arcykapłana i nie wypada ona zbyt ładnie. Jest to człowiek, który był wręcz bezczelny, porywczy. Widać, że był też kolaborantem z okupantem, bo gdy rozpoczęła się wojna żydowska w 1966 roku, przywódca Zelotów zabił arcykapłana. Widocznie właśnie za to, że współpracował z okupantem. Tenże arcykapłan właściwie żył w wielkim luksusie, miał jakąś świtę, stąd tu czytamy właśnie o tych, którzy stoją przy nim, gdy on zasiada jako przewodniczący tego zgromadzenia Sanhedrynu. Ponoć był przekupny, nawet był zdolny do tego, by ukraść. Dziesięciny składane dla kapłanów. A więc wierni, przychodząc do świątyni, składali dziesięciny, które później rozdzielano kapłanom, a on sobie je wszystkie przywłaszczył. No więc widać, że no, jego sylwetka była niezaciekawa. A ponieważ był kolaborantem z Rzymianami, ten trybun mógł z nim się umówić, by takie zgromadzenie Sanhedrynu z arcykapłanami właśnie ten, że arcykapłan Ananiasz zwołał. I widzimy, iż Paweł jest postawiony wobec tego całego tutaj zgromadzenia. Perykopa dzisiejsza no, ma budowę z prowadzeniem właściwie dwuczęściową więc na samym początku określenie tych okoliczności gdzie pojawiają się określenia arcykapłani i sanhedryn w tym pierwszym zdaniu później pierwsza część gdzie właściwie z tego całego sanhedrynu któremu Paweł się przypatruje no wybija się pierwszy postać arcykapłana. I widzimy, że w tej pierwszej części w wierszu od drugiego do piątego trzykrotnie jest wspomniany arcykapłan, podświetlony jest to na czerwono. Widzimy więc, że no, ten fragment niejako wokół tematu jego urzędu tutaj oscyluje. Za to ten Sanhedryn Wystąpi nam jeszcze dalej w Wierszu szóstym, ale tym razem już nie chodzi o przewodniczącego Sanhedrynu, ale o skład. W Sanhedrynie, no, któremu przewodził arcykapłan, właściwie po połowie mniej więcej zasiadali saduceusze i faryzeusze. I oni znowu są, obie te grupy wspomniane w Wierszu 6, wierszu wprowadzającym znowu ten drugi segment. I w tym drugim segmencie występuje wielokrotnie wzmianka o faryzeuszach i o saduceuszach. W sumie więcej o faryzeuszach, bo Paweł jest faryzeuszem i okazuje się, że on, gdy tak się identyfikuje, to później właśnie mamy tutaj wzmianki o tych faryzeuszach. Najpierw. Też w pewien sposób paralelne w wierszu jeszcze tutaj szóstym, gdy Paweł mówi, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Synem faryzeuszów, czyli z nich niejako się wywodzę. Otóż znowu w wierszu dziewiątym, tam gdzie ta niebieska strzałka znowu po lewej stronie w dół, ona odnosi, do wersetu, gdzie jest mowa o innych, nie o tym tylko synu faryzeuszów, tylko o niektórych z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów. A więc do tych faryzeuszów należeli niektórzy uczeni w piśmie i niektórzy z tych uczonych w piśmie, można by też powiedzieć synów faryzeuszów, czyli należących też do tego ugrupowania. Więc te. Wersety znowu jakoś są względem siebie podobne, paralelne, bo wzmiankują właśnie to pokrewieństwo z faryzeuszami, a już w samym centrum widzimy budowę koncentryczną, nawet z tą strzałką żółtą, obramowaną czerwono, która otoczona jest właściwie tutaj wzmiankami o. Faryzeuszach i saduceuszach, i to w tej kolejności właśnie takiej symetrycznej, czyli faryzeusze, saduceusze, saduceusze, faryzeusze. W samym środku jest wzmianka o tłumie. Ten tłum właściwie w języku greckim to tłum, który jest jakoś zwołany, zorganizowany. Więc chodzi tutaj o całe to zgromadzenie Sanhedrynu, że ono się podzieliło. No, no i tak było podzielone na te przynajmniej dwie opcje, ale widać, że tutaj szczególnie są podzielone teraz i zaczynają się kłócić. I znowu ta kłótnia też jakoś obramowuje nam właśnie ten fragment. Mamy najpierw w wierszu siódmym powiedziane, że gdy Paweł to powiedział, powstała kłótnia. Kłótnia właściwie jako swoistego rodzaju niezgoda, jakby no, taki stan, kiedy się nie da nic rozstrzygnąć, kiedy nie mogą dojść do jakiejś ugody, gdzie te obrady jakby stanęły w miejscu, stazis. Ale no, to staniecie w miejscu tych obrad na skutek niezgodności w wierszu dziewiątym czytamy, że przechodzi w wielki krzyk. A później znowu dalej jest wspomniane, że wynikła wielka kłótnia. Więc ta kłótnia jest znowu dwa razy na czerwono tutaj wyświetlona. I niejako podwójna wzmianka o tej kłótni wiąże się, wydaje się, właśnie z tymi stwierdzeniami z wiersza ósmego. Saduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. I jak patrzymy na te pokolorowane tutaj yy, słowa, to widzimy, że czerwone na zielonym tle mamy słowa zmartwychwstanie. I to zmartwychwstanie jest wspomniane wcześniej, już w wierszu szóstym. I ono pojawia się przywołane w wierszu ósmym, a po nim występują anioł i duch. Ale anioł i duch w odwrotnej kolejności pojawią się niżej, znowu w wierszu dziewiątym. Jeśli zaś duch przemówił do niego lub anioł, czyli mamy tutaj na krzyż, a więc znowu tę powiedzmy figurę retoryczną hebrajską, chiasm a, b, b', prym, a'. Prym. Więc, z jednej strony, stanie nawiązuje do tego, co wcześniej, a anioł i duch do tego, co później. I z tym, co wcześniej, jest związana kłótnia, i z tym, co później, także kłótnia. Więc, znowu bardzo misternie zbudowany tenże tekst, gdzie autor ostatecznie widzimy, że. Do tego, co w centrum, do tego podzielonego tłumu, zdaje się nawiązywać znowu w wierszu 10: Ten tłum, który się podzielił i skucił, właściwie może teraz podzielić, rozszarpać na kawałki Pawła. A więc skutek taki, no, troszeczkę tutaj Paweł zadziałał. Właśnie tak jak Pan jest ostrzegał, żeby tego nie czynić. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Czyli Paweł podjął taką taktykę, żeby skucić Sanhedryn, ale okazuje się, że jak go skucił, to doszło do takiego szczytu, że o mało jego samego nie podzielili na kawałki, nie rozszarpali. że Trzeba było go ratować. No ale jednak jakiś tam skutek Paweł osiągnął w tym wszystkim. Paweł rozpoczyna swą przemowę do arcykapłana i całego Sanhedrynu. Z podobnym zaakcentowaniem, można by powiedzieć, integralności sposobu swojego postępowania i życia, jak to było w poprzedniej sekcji. Otóż Paweł mówi, że cały czas postępuje z dobrym sumieniem, i wręcz wobec Boga zachowuje się po obywatelsku aż do tych dni. Dość dziwne stwierdzenia. Z jednej strony czytamy tu w dziejach apostolskich, drugi tekst, który właściwie mówi o sumieniu, jeszcze w XXIV rozdziale wystąpi tylko to słówko, bo określenie Synejdez i sumienie właściwie jest terminem typowo pawłowym w jego listach. Występuje i widać, że święty Łukasz, uczeń świętego Pawła, zaczerpnął ten termin właśnie od apostoła. Więc Paweł tutaj mówi, deklaruje, że on ma czyste sumienie. Tutaj mówi o dobrym sumieniu. Czyli, że uważa, że w całej tej swojej postawie nie sprzeciwia się Bożemu planu ani. Temu, jak go sumienie wewnątrz osądza, i uważa się za dobrego obywatela względem Boga. Dość dziwne to określenie, bo używa tutaj autor słowa, które nawiązuje do obywatelstwa w mieście, w państwie. Czy chodzi o to, że Paweł jest idealnym obywatelem Cesarstwa Rzymskiego? Nie, Królestwa Bożego. On głosi Królestwo Boże i on wie, że właśnie tutaj na Ziemi ma sprawować się jako właśnie niebianin, jako należący do Ojczyzny Niebieskiej. To sam święty Paweł mówi w liście do Filipian, gdy Filipian wzywa, mówi, aby oni politeust haj, aby oni się dobrze zachowywali po obywatelsku tutaj na ziemi, ale ich politeuma, czyli ojczyzna, jest w niebie. Czyli oni są pełnoprawnymi obywatelami nieba, więc tu na ziemi mają się zachowywać jako niebianie, którzy. Żyją według nowego prawa, prawa Bożego. I w ten sposób Paweł właśnie pokazuje, że jego postępowanie jest jak najbardziej postępowaniem zgodnym z zasadami Królestwa Bożego, więc zachowuje się dobrze po obywatelsku wobec Boga. No, takie słowa spowodowały, iż arcykapłan powiedział komuś z tej swojej rady, czy tej swojej świty przybocznej, aby dosłownie uderzył Pawła w usta. W usta, żeby on takich rzeczy nie mówił. No, tłumaczymy w twarz, tak bardziej mm, powiedzmy w naszych konwencjach językowych. I Paweł na to odpowie. Właściwie też pewnie... Nawiązując i do pisma świętego, skoro został uderzony, to on odpowiada, niejako uderzy arcykapłana słowem. I później znowu zacytuje pismo, jakby no, wycofywał się, nie wycofywał się z tego, co powiedział. Jakby swoista ironia tu występuje. Dalej, ale może do tego powrócimy. Paweł chce przemówić i oto zaraz na początku. Gwałtownie arcykapłan mu przerwał tę mowę, że nie mógł tej mowy od razu rozwinąć. I to skłoniło go do zmiany taktyki, jednak kontynuuje obronę. Przechodząc od mowy obronnej i apologetycznej do właściwie oskarżycielskiej, i wręcz jakby w imieniu Boga ogłaszał dekret narcykapłana. Więc przechodzi do mowy oskarżycielskiej, jakby wyrokującej. Przechodzi od roli świadka sądowego, występującego we własnej obronie, do właściwie takiego kerygmatycznego świadka prawdy Pisma Świętego i ostatecznie też dalej nadziei na zmartwychwstanie. Warto zauważyć też jak Paweł wygłasza swoje świadectwo, a także co mówi. Jawi się jako autorytatywny świadek naoczny. Jego retoryka jednak się zmienia, można by tak patrząc z zewnątrz może nawet Określić sposób jego mowy jako wręcz sarkastyczny, dość zawiły, jakby manipulował, no bo przypatrzył się Sanhedrynowi i rozpoznał, że siedzą i faryzeusze, i saduceusze, więc wszyscy przybyli, kto miał przybyć. Zaczyna więc z nimi manipulować, by ich skłócić. Czy będziemy tą mową zachwyceni, czy nie, jego metodą także to okazała się ta jego taktyka skuteczna więc Paweł można by rzec inaczej niż pan Jezus kiedy też stanął przed sanhedrynem nie pozostaje bierną ofiarą pan Jezus stanął właściwie bardziej powściągliwy niczym baranek na rzeź prowadzony i niewiele słów mówi i dość powściągliwie się wypowiada, za to Paweł wprost tego arcykapłana nazywa pobielaną ścianą, czyli właściwie nazywa go hipokrytą. Więc jest to wręcz obraźliwe. Świadectwo Pawła ma dwa etapy. Najpierw właśnie dotyczy tego arcykapłana Ananiasza, a potem dwóch grupowań. Przyjmuje więc on taktykę, Dziel i rządź. Skutecznie odparł atak arcykapłana i saduceuszów, zwracając się właściwie do farzeuszy, do których należał, i udało mu się zyskać jakichś zwolenników spośród właśnie tego jednego skrzydła Sanhedrynu. Jak czytamy w wierszu 10, dziewiątym, że niektórzy z uczonych w piśmie mówili nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a więc to oni zaczynają go teraz bronić. Tak ich podszedł. Wobec arcykapłana Ananiasza właściwie bez podania racji tenże arcykapłan rozkazał Pawła uderzyć w twarz, gdy tylko on otworzył. Swoje usta, by zadeklarować, że wobec Boga ma czyste sumienie. Paweł odpowiada atakiem właściwie w formie przekleństwa. Uderzy cię Bóg ściano, podzielana i stosuje też argument oparty na piśmie. I powie: Zasiadłeś tam, aby mnie sądzić według prawa, a ty łamiesz prawo. Gdy każesz mnie bić. No, ta jego retoryka, jak powiedzieliśmy, inna niż zachowanie się samego Jezusa, ale przypomina nam też reakcję samego świętego, też Szczepana, który podobnie mocno zaatakował tych swoich przeciwników w formie takiej mowy, diatryby, szczególnie na koniec mowy, które rozważaliśmy kiedyś, tam właśnie widać, jak on bardzo konkretnie też wykazywał, że jego oskarżyciele łamią prawo, które powinni przecież stosować. Ten arcykapłan, no, prawdopodobnie według przynajmniej danych z Józefa Flawiusza, był arcykapłanem pewno około 10, 11, może 12 lat. Od roku 47 do 58. Więc Paweł gdzieś tutaj musiał, chyba bardziej pod koniec tego okresu, jego tutaj no, arcykapłanowania, że tak powiem, występować, bo. Odbył już trzy wyprawy misyjne, więc możemy mieć rok właśnie gdzieś pewno, już około 58. Paweł zwrócił się do arcykapłana dość dziwnie, bo powiedział, że uderzyć ciebie ma Bóg zamiar. Ciebie, czyli zwraca się do niego perty. Do tego nazywa go. Tą pobielaną ścianą, w ten sposób demaskuje niejako ukrytą korupcję, jakieś teatralne oznaki pobożności i władzy. Przypomina nam to ostre krytyki, ostre biada, które Jezus wypowiadał, ale wobec Faryzeuszu, że są hipokrytami. Otóż, gdy chodzi o te pobielane groby. Jezusowe dotyczyły farzeuszów, zaś tutaj mamy o pobielanych ścianach mowę, a pobielane ściany czy mury występują w proroctwie Ezechiela. Otóż Ezechiel, gdy krytykuje w XIII rozdziale swojej księgi fałszywych proroków, to mówi, że gdy Bóg przychodzi. By walczyć z narodem, który łamie przymierze, to fałszywi prorocy, budowane mury miasta, jakby w obronie przed Bogiem, który walczy przez czy rękami Babilończyków, że te murowane, budowane mury, prorocy jeszcze tam, gdzie są jakieś pęknięcia, zaklejają tynkiem, tynkują, żeby Zakryć jakieś niedoskonałości. Otóż właśnie prawdziwy prorok według Ezechiela to ten, który wykazuje ludowi błąd, by lud się nawrócił i w ten sposób był ocalony. Natomiast fałszywy prorok patrzy jakby przez palce na grzechy ludu i żeby zyskać poklask, raczej lud chwali, czyli tak jakby. Ich niedoskonałości zaklejał tynkiem. Pobielane ściany to ściany, które są nieczyste, a na zewnątrz oklejone tak, żeby właśnie zakryło to prawdę wewnętrzną. Cały ten system świątynnej władzy był strasznie skorumpowany i jak to już powiedzieliśmy o tym arcykapłanie, że on był przekupny, nawet był złodziejem, że był taki, a nie inny, to... Cała ta jego pobożność na pokaz, jego urząd, to no, jedna wielka kpina z Pana Boga. Więc Paweł, wypowiadając się w ten sposób i nazywając go tą ścianą pobielaną, wręcz, jakby wypowiadał tutaj prorocki osąd o tym arcykapłanie. Wcześniej czytamy, że Paweł przypatrzył się uważnie temu Sanhedrynowi. Użyty tu czasownik właśnie Ateninzo wpatrywać się usilnie. W dziełach apostolskich jest używany często w odniesieniu do takiego poznania duchowego, wręcz charyzmatycznego wglądu w stan duchowy, więc Paweł jakby w ten sposób spojrzał na sanhedryn, a więc też na arcykapłana. I te jego słowa brzmią właśnie trochę jak takie proroctwo, zapowiadające, że będzie on też uderzony. No jak powiedzieliśmy, będzie zabity. I to właśnie przez Żyda, przez Zelotę, przez Gorliwego. Tutaj powiedziane jest, że Bóg ma zamiar ciebie uderzyć. Podobne wyrażenie znajdziemy. Na przykład w Księdze Powtórnego Prawa, gdzie w 28 rozdziale jest zbiór różnych przekleństw. Bóg zawiera z ludem przymierze i to przymierze ma pewne sankcje, więc Bóg mówi: Jeśli zachowacie to przymierze, to będziecie doświadczać błogosławieństwa. Jeśli nie, to spadną na Was różne przekleństwa, różne plagi, czyli takie uderzenia, bo plaga po hebrajsku od czasownika właśnie uderzyć, to coś, czym się smaga, więc takie razy uderzenia i w co najmniej dwóch miejscach jest mowa o uderzeniu właśnie przez Boga na skutek właśnie tych grzechów, jako no, kara za złamanie przymierza z Bogiem. Więc Paweł powołuje się tu na prawo mojżeszowe, korzysta z tej nomenklatury związanej ze złamaniem przymierza i demaskuje hipokryzję. I dalej mówi: I ty siedzisz sądząc mnie według prawa, i wbrew prawu każesz mnie uderzyć. Więc tu jest ta cała też hipokryzja. Że on jako przewodniczący zasiada tutaj, by Pawła sądzić, i no, jakby już mu wymierzył karę przez uderzenie, czy jakby już go potępił, gdy okazuje się, że Paweł jest tu niewinny, to arcykapłan tutaj jawi się jako ten, który łamie prawo, więc on nielegalnie. Każe Pawła uderzyć. No, ciekawe, że ten trybun nic nie reaguje na to w tym momencie jeszcze, dopiero gdy już będzie takie zagrożenie, że o mało Pawła nie rozszarpią. Paweł bezpośrednio teraz właściwie podważa pozycję, autorytet arcykapłana przez zwrócenie się do niego operty i oskarżenie go o łamanie prawa, co prowadzi też do odpowiedzi tych z jego świty, którzy odzywają się teraz do Pawła tak, mówisz do Bożego Arcykapłana, więc tak przemawiasz do arcykapłana Boga, arcykapłana Boga lżysz, jeśli lżysz arcykapłana Bożego, to tak jakbyś samemu Bogu urągał. No i Paweł na to reaguje w taki sposób, dość można powiedzieć groteskowy, ironiczny. Rzekł Paweł, nie wiedziałem bracia, że jest arcykapłanem. Dlaczego tak Paweł powiedział? Przecież dobrze wiedział, jaki jest układ Sanhedrynu i kto przewodniczy, że tylko arcykapłan przewodniczy Sanhedrynowi. Czy nie słyszał, jak arcykapłan kazał temu stojącemu obok siebie uderzyć Pawła i nie wiedział, kto właściwie rozkazał uderzyć? Autor sugeruje, że ten arcykapłan jest tak pobielaną ścianą, że nie daje się w nim rozpoznać arcykapłana. Więc Paweł mówi: Nie wiedziałem, że to arcykapłan, bo no właśnie. To jego zachowanie i, i cała ta hipokryzja wręcz powoduje błąd w poznaniu. No Paweł mówi: Ja zachowuję prawo, więc gdybym rozpoznał, że to jest faktycznie arcykapłan, no to bym mu nie złorzeczył, bo przecież w piśmie jest napisane: przełożonemu twego ludu nie będziesz złorzeczył. Tutaj cytuję. Fragment z kodeksu przymierza z księgi wyjścia z 22 rozdziału. Czy w takim razie Paweł, nie rozpoznając w nim czy nie uznając w nim arcykapłana, nie uznaje jednocześnie teraz w nim przełożonego ludu Bożego? Wiemy, że Dzieje Apostolskie już wcześniej pokazywały, że no, niestety cała ta elita świątynna zostaje przeciwstawiona. Piotrowi i Innym apostołom, to Piotr i apostołowie przejmują niejako władzę nad ludem bożym końca czasów, a Sanhedryn jawi się jako ten, który właściwie nie ma już władzy nad tym ludem, bo sprzeniewierzył się. Więc wydaje się, jakby tutaj trochę ironicznie, podobnie cała ta sytuacja występowała. Więc Paweł jakby się wycofywał ze swego przekleństwa, powołując się na swój brak wiedzy, ale jednocześnie zdaje się właśnie sugerować tutaj coś więcej. Z jednej strony, tak jakby chciał zachować twarz przez twierdzenie, że nie wiedział, co czyni, wobec teraz saduceuszów i faryzeuszów w tej drugiej części. Inteligentnie wykorzystując złożoność sanhedrynu z dwóch przeciwnych sobie ugrupowań, Paweł utożsamia się z faryzeuszami z urodzenia i z wiary, czyli z tych poglądów religijnych, jego związek z tym ugrupowaniem mogliśmy już właściwie w dziejach apostolskich podejrzewać na podstawie jego wcześniejszej mowy, gdy mówi, że Właśnie uczył się u stóp Gamaliela. Gamaliel był faryzeuszem, więc Paweł był wykształcony w szkole faryzejskiej, więc to już sugerowało, że pewno należy do faryzeuszów, ale jeszcze tam nie było wprost mowy o tym. Teraz wprost deklaruje, że jest wręcz synem faryzeuszów. Więc tak jak się urodził, no, jako syn. Obywatela rzymskiego i ma obywatelstwo rzymskie, bo jego ojciec właśnie miał to obywatelstwo, więc powie, że ma to obywatelstwo od urodzenia. Tak teraz deklaruje, że od urodzenia też jest faryzeuszem, czyli z rodu faryzyjskiego. I przesłuchiwany jest w rozprawie sądowej z tego powodu, że podziela podstawową prawdę wiary faryzeuszów. Więc w co faryzeusze wierzyli? Oni żywili nadzieję z jednej strony na spełnienie prorockich obietnic danych Izraelowi, no wśród tych obietnic będzie obietnica też Mesjasza. Paweł będzie mówił pod koniec dziew apostolskich, że on jest prześladowany za to, że oczekuje spełnienia nadziei Izraela. Nadziei na spełnienie obietnic mesjańskich, głosi Jezusa z martwych stałego, który jest owym Mesjaszem, bo zapowiedzi mesjańskie mówiły, że Mesjasz będzie i Bożym Synem, i jego królestwo będzie na wieki. Ale żeby królestwo jego było na wieki, to musi być Mesjasz nieśmiertelny. Jezus, który umiera i zmartwychwstaje i odtąd żyje na wieki jako jedyny, faktycznie mógł wypełnić nadzieję Izraela, bo wszyscy inni królowie z rodu Dawida poumierali i przestali królować. A Jezus właśnie, jak to Piotr już w dniu pięćdziesiątnicy deklaruje, niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa uczynił Bóg Panem i Mesjaszem. I on jest rzeczywiście i synem Bożym, i wiecznie królującym, tak jak to Bóg obiecał Dawidowi, właśnie królem nad Izraelem, i okazuje się, że więcej niż Izraelem. Ale obok też tej nadziei na spełnienie tych prockich obietnic jest też wiara w zmartwychwstanie umarłych, którą żywią faryzeusze. A czemu? Saduceusze zaprzeczali. Już w Ewangelii widzimy, jak Saduceusze przychodzą do Jezusa i chcą wykazać Mu, sprawdzić do absurdu, prawdę o zmartwychwstaniu, mówiąc o tej kobiecie, która miała kilku, siedmiu mężów. No więc jak to będzie po zmartwychwstaniu? To nielogiczne, żeby miała później, gdy zmartwychwstanie, siedmiu mężów naraz. Więc chcąc sprawdzić do absurdu, jednak okazuje się strasznie błądzą. Faryzeusze za to wierzą z martwych stanie. I tutaj właśnie Paweł wykorzystuje to i Łukasz w samym centrum zamieszcza i też czytelnikowi, czyli też i nam zdaje się to tłumaczyć. Gdy zaś to powiedział, powstała kłótnia faryzeuszów i saduceuszów, i podzielony został tłum. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Faryzeusze zaś wyznają, wyznają wiarę w jedno i drugie, w oba. I powstał wielki krzyk. Więc tutaj w ósmym wersecie autor zdaje się przywoływać no, tę wiarę jednego i drugiego ugrupowania. Ale czy rzeczywiście saduceusze nie wierzyli w anioły i w duchy? No, nie do końca to tak jest, to co właściwie tutaj chodzi. Dziwne jest, że autor pisze, że Faryzeusze wyznają oba, a tutaj mamy przy Saduceuszach trzy elementy, nie dwa: z martwych stanie, anioł i duch. Więc, tak jakby anioł i duch było jedną jakąś rzeczywistością. No, okazuje się, że w pewnych kręgach żydowskich wówczas wierzono też, tych bardziej faryzejskich, na pewno nie saducejskich, że między śmiercią a zmartwychwstaniem będą ci dobrzy ludzie, sprawiedliwi Żydzi, uczestniczyć w królestwie jakiegoś anioła lub ducha. A więc ten anioł i duch oznaczałby tutaj wskazywałby na właściwie też zmartwychwstanie. Zresztą z drugiej strony uważano i nawet samego Pana Jezusa mylono z duchem z jawą właściwie z martwych stałą osobę, która umarła często jakoś kojarzono z aniołem albo duchem. A więc nie chodzi o to, że Saduceusze w ogóle nie wierzyli, że istnieją aniołowie i duchy. Oni opierali się na księgach Mojżesza, a tam jest mowa o aniołach bożych i o Duchu Bożym, więc raczej nie jest tak, nigdzie także Józefa Flawiusza, historyka, nie znajdziemy takiego twierdzenia, że saduceusze nie wierzyli w te istoty. Ale chodzi raczej znowu o kwestię zmartwychwstania, tylko teraz w powiązaniu właśnie z owym aniołem czy duchem. Więc Jezus, który zmartwychwstał, Jezus, który został zabity, mógł według faryzeuszów ukazać się Pawłowi jako anioł, jako duch, co by świadczyło. Właśnie o jego zmartwychwstaniu, tak na bazie ówczesnych tutaj właśnie wierzeń. A saduceusze w takim razie by kompletnie wykluczali taką możliwość, skoro oni byli materialistami, jak też Józef Flawisz świadczy o tym, że oni uważali, że wraz ze śmiercią umiera i dusza człowieka. Więc kończy się żywot, są takimi materialistami. Życie tylko tutaj na ziemi, i później nie ma się czego spodziewać. Przez tę swoją strategię skłócenia Sanhedrynu. Paweł osiąga dwa cele. Najpierw widzimy, że odwraca uwagę od swej osoby, bo oni zaczęli się kłócić między sobą, a nie debatować nad Pawłem. Ale też pozyskuje przez to znaczną grupę zwolenników z tych uczonych w piśmie z faryzeuszów, którzy zaczynają bronić jego niewinności. My nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. Więc w pierwszej części Paweł objawiał się wobec arcykapłana jako faktycznie niewinny, ma dobre, czyste sumienie i on żyje Zgodnie z prawem, więc jest niewinny względem prawa, ale także jego wiara w zamartwychwstanie nie jest sprzeczna przynajmniej z wiarą jednego z ugrupowań. I to ugrupowanie, jego przedstawiciele, deklarują, że Paweł jest w takim razie niewinny. Po drugie. Zgodnie z konwencją obronnej mowy sądowej, w której definiuje się główną kwestię, a więc trzeba na rozprawie sądowej wiedzieć o co spór idzie, trzeba tą kwestię nazwać. Ten przedmiot debaty to jest takie tak zwane narracjo albo przedstawienie faktów. Paweł przekierowuje uwagę z kwestii. Prawa i świątyni, co było w pierwszej tutaj scenie z arcykapłanem, przekieruje tę uwagę na zmartwychwstanie. Nie jest to tylko jakiś jego trik, jakaś gra, element taktyki obronnej, dlatego że dawanie świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym jest dla Pawła istotnym zadaniem, a nie tylko grą. Czyli tak czy inaczej Paweł tak kieruje no, tą debatą, że chce, żeby doszło do kwestii zmartwychwstania, bo on ma świadczyć wobec autorytetu o zmartwychwstaniu i to mu się udaje. Wcześniej, w 22 rozdziale, czytaliśmy o tym jego pierwszym wystąpieniu, gdzie też został zakrzyczany, w tej, opowiadał przy. Przywołał to swoje nawrócenie i powołanie, i tam wyraźnie powiedział wcześniej, w rozdziale wcześniejszym, że proklamacja, głoszenie zmartwychwstałego Jezusa, którego widział i słyszał, jest istotą jego misji, po to go Jezus posłał. No i teraz tak kieruje całą debatą, żeby doszło do zmartwychwstania. Teraz formalnie ogłasza, to świadectwo o zmartwychwstaniu jako istotę a także powód pociągnięcia go przed sąd że jest sądzony z tego powodu że on wierzy w zmartwychwstanie on jednak nadal musi głosić zmartwychwstanie mówi więc tutaj czytamy Wierszu szóstym: Ja farzeuszem jestem synem farzeuszu, i z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych jestem sądzony. Choć rzeczywiście Paweł broni swej wiary w Jezusa, to nadal postępuje z ostrożnością, przebiegłością, można powiedzieć, roztropnością w obecnej sytuacji. I widzimy, że nie mówi. Konkretnie o zmartwychwstaniu Jezusa, nie wymienia nawet Jezusa z imienia, ale tylko ogólnie przywołuje prawdę o zmartwychwstaniu umarłych, i to jeszcze w liczbie mnogiej, umarłych, w ogólnym sensie. To umożliwia właśnie niektórym faryzeuszom, którzy w innym wypadku. Gdyby wprost mówił o Jezusie, pewno by się odcięli od Pawłowych przekonań co do osoby Jezusa, teraz, gdy słyszą ogólnie o zmartwychwstaniu, mogą poprzeć jego stanowisko, a nawet dodają, że taka możliwość jest, że mógł przemówić do niego duch albo anioł. Gdyby uznali to w pełni, to drzwi do stania się wierzącymi w zmartwychwstałego Jezusa byłyby przynajmniej otwarte, jak w wypadku innych faryzeuszów, o których czytaliśmy na tym właśnie w związku z tą dysputą w Jerozolimie w XV rozdziale. Jednak okazuje się, że co do tych faryzeuszów, to jednak i w Ewangelii, i w dzieł apostolskich oni nie wypadają w dobrym świetle. Gamaliel. Właściwie no nie przyjął jednoznacznego stanowiska jako faryzeusz, tam dużo wcześniej, tylko dał taką zasadę: poczekajmy, zobaczymy, i nie opowiedział się za Jezusem. W 15 rozdziale czytaliśmy o tych z faryzeuszów, którzy uwierzyli w Chrystusa, stali się chrześcijanami, że oni teraz robią zamieszanie w kościele. I teraz znowu mamy tutaj mowę o tym, że oni. No, uznają możliwość właśnie zmartwychwstania ogólnie, ale ostatecznie pozostaną zamknięci i Paweł nie będzie mógł dalej ich zewangelizować. Jednak cokolwiek Paweł zyskał tutaj przez zdobycie pewnych zwolenników, zostało, można by powiedzieć, na koniec całkiem stracone. Z powodu tego narastającego konfliktu wewnątrz Sanhedrynu, bo napięcie wzrosło do takich rozmiarów, że trybun obawiał się o życie Pawła i rozkazał go zaprowadzić z powrotem właśnie do twierdzy. I widzimy z jednej strony, że na początku on sprowadza Pawła na dół do Sanhedrynu i stawia wobec nich. A ta szara strzałka dalej odnosi do tego dziesiątego wersetu, gdzie widzimy, że jednak się to nie powiodło, nie dowiedział się ostatecznie o co chodzi i musiał wyrwać Pawła z tej opresji. Liczył na to, że Sanhedrin jest może bardziej uporządkowany i że może postępuje bardziej zgodnie z prawem jako jakaś instytucja żydowska, a tymczasem okazało się, że jest równie prawda tutaj duże zamieszanie jak w tym tłumie na placu świątynnym wcześniej kiedy też musiał ratować Pawła w poprzednim rozdziale. Więc Żydzi charakteryzują się takimi tu podziałami. Do tego możemy zauważyć moglibyśmy jeszcze taką strzałkę narysować odpowiedzmy tutaj arcykapłana, przy którym stoją jacyś jego słudzy i posługuje się on nimi, do wiersza jedenastego, gdzie teraz przy Pawle nie stoją jacyś słudzy, ale Pan stanął przy nim i go umacnia. Więc jakby przez to. Mamy zestawienie Pawła z arcykapłanem. Pan stoi przy nie arcykapłanie, tylko przy Pawle, więc kto tak naprawdę tutaj jest człowiekiem bożym, skoro właśnie tak sprawa wygląda. Wychodzi chodzi o wymowę tego tekstu, to widzimy, że Perykopa wyraźnie pokazuje. Jak zmartwychwstanie Jezusa, fakt Jego zmartwychwstania, idzie po linii wcześniejszych i Jezusowi współczesnych oczekiwań żydowskich, apokaliptycznych, żywionych przynajmniej przez niektórych, tak jak środowisko faryzeuszów czy Eseńczyków, odnośnie do zmartwychwstania umarłych. I ponieważ były takie oczekiwania, inspirowane zresztą przez pisma prorockie, saduceusze nie uznawali proroków, więc oni nie mieli skąd czerpać takiej inspiracji, przyjmowali tylko pięcioksiąg, ale w innych pismach była już zapowiedź zmartwychwstania w ogóle na końcu świata. Jak wcześniej okazało się, że misja do pogan, gdy Paweł w listrze konfrontuje się, z pogańską religią, później właśnie na Areopagu z mentalnością bałwochwalczych Greków, to tam musiał zaczynać nauczanie od właściwie wyjaśniania im poprawnej koncepcji Boga. To tutaj, gdy w judaizmie ma głosić Ewangelię o Chrystusie zmartwychwstałym. Trzeba zaczynać od przywołania proroctw i zrodzonych na jej podstawie oczekiwań dotyczących życia przyszłego, zmartwychwstania umarłych. A więc trzeba też najpierw z tymi ludźmi też rozmawiać na temat koncepcji człowieka powołanego do przyszłego życia. Bo ci saduceusze w ogóle nie wierzyli że coś po śmierci może być. Więc nie ma z nimi o czym rozmawiać, póki się ich nie nawróci. Wobec materialistycznego światopoglądu, wyznawanego przynajmniej przez tych saduceuszów, konieczne jest zatem nauczanie i przygotowanie gruntu pod proklamację Ewangelii o zmartwychwstałym, by zmienić światopogląd. Na taki, w którym będzie miejsce na wymiar duchowy, na objawienie, na realny wpływ duchów i aniołów i na zmartwychwstanie, co przyjmowali faryzeusze. Bez takich podstaw w świadomości, w światopoglądzie danego człowieka, gdy mu się głosi Ewangelię, to ona trafia w próżnię i narażona jest na wyśmianie, zlekceważenie, odrzucenie. Łukasz znów podpowiada nam, jak mamy ewangelizować. Jak mamy ewangelizować również dzisiaj, w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez praktyczny, ale i światopoglądowy materializm, trzeba najpierw otwierać ludziom oczy na istnienie wymiaru duchowego, który jest bardzo realny. Co na przykład ujawnia się przy egzorcyzmach, cuda uzdrowień. Trzeba też budzić nadzieję na lepsze życie przyszłe, które jest obiecane przez Boga, jest darem Boga stwórcy, który jest dobry i chce nam dać nie tylko to życie doczesne, ale stworzył nas po coś więcej. I głosić z martwych stanie umarłych, a na tej bazie. Gdy ludzie będą w stanie już jakoś myśleć egzystencjalnie szerzej, będą mieć nadzieję na jakieś życie pozagrobowe, to wówczas można ogłosić im, jak Bóg pragnie do nas przemawiać, że On może. Do nas przemówić w naszej doczesności, bo ludzie nie wierzą w objawienie, w możliwość kontaktu, realnego kontaktu z Bogiem, że Bóg pragnie dać nam udział w zmartwychwstaniu przez wiarę w Jezusa zmartwychwstałego, przez którego dokonał zbawienia i dla nas otworzył niebo i zrodził nas do nadziei życia wiecznego. Konflikt Sanhedrynie. Pokazuje jednak, że nie jest to łatwe, bo trzeba powiedzieć spory światopoglądowe, religijne, są bardzo gwałtowne. Ileż to wojen religijnych na tle właśnie religijnym świecie. Nie dokonują się one bez ofiar. Więc tu wystąpienie tego Pawła, właśnie wręcz to obrazuje, jak to trudna jest sprawa. Zmiana światopoglądu. Ci faryzeusze trzymają się tych swoich przekonań. Wydaje się, że w teologii są bardzo bliscy Świętemu Pawłowi, a jednak nie są w stanie zrobić kroku naprzód w tej wierze. A nawet jak będziemy no, czytać w Piśmie Świętym, oni przeszkadzają też innym jeszcze uwierzyć i pójść za Chrystusem. No więc nie jest to sprawa taka z tym wszystkim prosta. Wszystko widzimy, że koncentruje się, zmierza ostatecznie do podstawowej kwestii chrześcijańskiej. Tak jak Paweł powie w pierwszym do Koryntian. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna nasza wiara. Nic więc dziwnego, że w centrum i kerygmatów, i mów apologetycznych. W dziejach apostolskich jest wciąż podstawowa prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.